Jak robimy bąbelki? Takie właśnie bąbelki, które wystają ponad powierzchnią tkaniny, która jest dziergana. Ja mam takie bąbelki w moim szalu Snoweco, który możecie znaleźć na moim blogu. Poniżej jest link do wpisu, w którym możecie znaleźć opis do tego szala. Opis ten jest opisem darmowym. I jak je teraz robimy? Bąbelki nazywane są czasami nupki, dlatego że po angielsku nazywają się podobnie. Mogą być nazywane także inaczej. Jak je robimy? Ja przerobię kilka prawych oczek i teraz na przykład tutaj na tym oczku będziemy robić bąbelek. Robimy w ten sposób, że z jednego oczka robimy 5 oczek i robimy w ten sposób, że pierwsze oczko robimy na prawo, potem narzut, potem znowu na prawo, narzut, ponownie na prawo. W ten sposób mamy tutaj 5 oczek zrobionych na jednym oczku. Teraz musimy przyciągnąć nitkę przez te oczka. To niekoniecznie musi być łatwe, dlatego staramy się tutaj dosyć luźno narzucić te oczka, tak żeby nam się zmieścił drut. Mamy teraz tutaj dwa druty. Przyciągamy sobie przez te oczka nitkę na drugą stronę. Proszę bardzo. W ten sposób zrobiliśmy bąbelek. Dalej przerabiamy normalnie. Oczywiście taki bąbelek z 5 oczek nie jest za duży. Jeśli chcemy mieć bąbelek większy, to można zrobić go z oczek 7. Tutaj mamy 5 oczek i zawsze musi to być nieparzysta liczba oczek nabranych z jednego oczka, zrobionej z jednego oczka na bąbelek, dlatego że musimy mieć pomiędzy te narzuty, które pomagają w nabraniu innych oczek. Przyciągamy nitkę. Proszę bardzo, i tu widzimy od razu, że ten bąbelek z 7 oczek jest o wiele większy. Po przerobieniu na lewej stronie rzędu będzie widać o wiele lepiej. Proszę bardzo. Można je przepchnąć troszeczkę też te bąbelki. Tutaj mamy z 7 oczek, tutaj mamy z 5 oczek. Te wcześniej robione także są z 5 oczek. Czy widzimy, że ten z 7 oczek jest większy? Oczywiście można zrobić sobie także bąbelek z więcej niż 7 oczek. I to będzie liczba ponownie oczek nieparzysta. I to będzie na przykład 9 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jedno oczko, potem narzut, potem oczko, 9. Już robiąc z 9 oczek, musimy naprawdę uważać, żeby tutaj zrobić dosyć luźno, żeby włożyć ten drut. Dlatego im więcej mamy oczek, tym trudniej jest włożyć drut pomiędzy te oczka. Wkładamy drut i staramy się przyciągnąć nitkę.
Czasami może się okazać, że jest trudno przyciągnąć tą nitkę, dlatego że mamy tutaj bardzo dużo tych nitek i po prostu ciasno jest. Trudno nam wywijać na tym drucie, dlatego możemy sobie wspomóc troszeczkę szydełkiem i wyciągnąć jeden drut i zamiast drutu włożyć szydełko w te oczka, po prostu nawinąć nitkę na szydełko i wtedy jest nam o wiele łatwiej przeciągnąć tą nitkę przez te oczka, wtedy zakładamy na drut i mamy gotowy bąbelek. I to jest bąbelek zrobiony z 9 oczek i widzimy, że jest on zdecydowanie największy. Oczywiście możecie spróbować, jeśli potrzebujecie bardzo duże bąbelki, także z oczek 11, z tym, że z tych 11 oczek ten bąbelek może być już ekstremalny i niekoniecznie musi on być po prostu ładny. Także tu mamy bąbelki z oczek 5, tu mamy z oczek 7 i ten jest z 9 oczek. Tak się robi bąbelki.